Szanowni Państwo, przystępuję do rozpatrzenia punktu trzeciego, a mianowicie złożenia i odczytanie wniosku o odwołanie starosty powiatu kędzierskiego-kozielskiego. Piotr Jan, przewodniczący Rady Powiatu Kędzierskiego-Kozielskiego. Wniosek o odwołanie starosty powiatu kędzierskiego-kozielskiego. Na podstawie artykułu 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym wnosimy o odwołanie pana Artura Widłaka ze stanowiska starosty powiatu kędzierskiego-kozielskiego. Uzasadnienie. Decyzję o złożeniu wniosku o odwołanie starosty powiatu kędzierskiego-kozielskiego podjęto po głębokiej i rzetelnej analizie stanu powiatu i sposobu jego zarządzania przez pana Artura Widłaka. Z uwagi na ciążący obowiązek kierowania się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu, radni zwracają uwagę na nieefektywność w kierowaniu strukturą powiatową, jak również na poważne zaniedbania i zaniechania, co w konsekwencji może doprowadzić do pogorszenia kondycji finansowej powiatu oraz wstrzymać jego rozwój na długi okres. Po pierwsze, w naszym przekonaniu starosta powiatu utracił poparcie i zaufanie większości radnych powiatu. Skutkuje to paraliżem w podejmowaniu strategicznych decyzji, co z kolei utrudnia dobre i sprawne funkcjonowanie urzędu powiatowego. Po drugie, starosta powiatu nie wykonuje przepisów ustawy o samorządzie powiatowym. Zgodnie z artykułem 31c ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, starosta obowiązany jest najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia przyjęcia rezygnacji przedstawić nową kandydaturę na członka zarządu. Od kilku miesięcy starosta przedstawia Radzie Powiatu kolejne kandydatury, które jednak nie uzyskują wymaganej większości głosów. Po trzecie, brak dostatecznej informacji o pracach zarządu. Rozwiązywanie problemów i przygotowanie zadań z zakresu funkcjonowania powiatu jest źle zorganizowane. Praca radnych winna się odbywać głównie, proszę Państwa o spokój, głównie na merytorycznym realizowaniu określonych zadań na posiedzeniach przedmiotowo ustalonych komisji problemowych Rady. Tak jednak się nie dzieje. Wnioski komisji problemowych są nierealizowane i często pomijane. Materiały, które omawiane są na sesjach oraz komisjach problemowych, coraz częściej dostarczane są tuż przed nią bez poszanowania ustawowego terminu 7 dni zgodnie z postanowieniami statutu powiatu. Po czwarte, nieuprawnione wkraczenie w kompetencje komisji Rady Powiatu. Starosta nie przestrzega podstawowych zasad współpracy między organami samorządowymi oraz zakresu ich kompetencji. Podejmuje w ich imieniu decyzje, wystosowane pisma do starosty i zarządu są ignorowane i pozostają bez odpowiedzi jakiejkolwiek reakcji. Po piąte, starosta wprowadził błąd radnych powiatu. Na sesji w maju bieżącego roku starosta przekonywał radnych do poparcia zmian w statucie SPZOZ-u z zapewnieniami o likwidacji stanowiska dyrektora SPZOZ dyrektora do spraw technicznych, które to ma spowodować oszczędności. Tak się jednak nie stało. Po rezygnacji zajmowanego stanowiska przez ówczesnego dyrektora do spraw technicznych na jego miejsce została zatrudniona kolejna osoba. Po szóste, niewłaściwy nadzór nad działalnością SPZOZ. Starosta z racji sprawowanego urzędu odpowiedzialny jest za wiele aspektów działania powiatu. Jednym z nich jest nadzór nad działalnością służby zdrowia. W ostatnim okresie mamy do czynienia z narastającą dezinformacją co do stanu zobowiązań SPZOZ-u. Podawane są coraz to nowe i bardzo niepokojące dane dotyczące stanu finansów. Starosta powinien posiadać pełną informację o finansowaniu SPZOZ-u. W efekcie tego dostrzegamy obawy o dalsze funkcjonowanie szpitala jako jednostki, dla której organem założycielskim jest Rada Powiatu, a także trudne do określenia w dniu dzisiejszym skutki społeczne niewłaściwego nadzoru nad szpitalem powiatowym. Po siódme, ignorowanie uroczystości państwowych i lokalnych. Jednym z podstawowych zadań starosty jest reprezentowanie powiatu na uroczystościach ważnych dla mieszkańców powiatu. Od dłuższego czasu w uroczystościach lokalnych uczestniczą jedynie członkowie zarządu powiatu. Starosta pojawia się jedynie na tych, w których z uczestnictwa nie może zrezygnować lub przynoszą one mu wymierne korzyści wizerunkowe. Po ósme, brak dostatecznej współpracy z innymi samorządami lokalnymi. Od samego początku objęcia stanowiska przez pana Artura Widłaka nie dość dobrze układa się ważna dla rozwoju regionu współpraca z samorządami wchodzącymi w skład powiatu kędzierskiego-kozielskiego. Skutkuje to brakiem pozyskania inwestorów strategicznych dla miasta i okolicznych gmin, w czym starosta powiatu powinien mieć czynny udział. W tym stanie rzeczy, aby
zapobiec dalszemu pogłębieniu się niebezpiecznych dla mieszkańców powiatu działań oraz zaniechań starosty wnioskujemy jednak następnie. Pod wnioskiem podpisały się następujące osoby. Radna Beata Łobodzińska, radny Rajmund Fiszko, radna Barbara Wołoska, radna Małgorzata Tudaj, radny Stefan Wałach, radny Marek Piątek, radny Jerzy Glisman, radny Henryk Chromik. Przepraszam bardzo, Józef Wisław, przepraszam bardzo pana radnego. Ósmy, radny Henryk Chromik. Dziewiąty, Fryderyk Trauberg. Dziesiąty, Piotr Jan. Jedenaście, radna Jadwiga Mroczko. 12 radny Grzegorz Duszel, 13 radna Danuta Wróbel. To już kolejny wniosek od pańskie odwołanie. Jest pan zaskoczony? Nie jestem zaskoczony, o tym było już głośno i myślę, że chyba czwarty albo piąty, dokładnie nie liczę. W tej chwili nakładają się już nieudzielenie absolutorium, wniosek. No myślę, że wzmożona aktywność na moich przeciwników politycznych wskazuje o pewnej determinacji. Czas biegnie, to jest ostatni moment, żeby spróbować mnie odwołać. Wysłuchał pan argumentacji wnioskodawców. Co pan o tym sądzi? No żenujące. To co usłyszałem, to niektóre, tak jak radna Tomala powiedziała, nie zadano sobie trudu, tylko jest pewnych sztampowych parę zarzutów i tak Gismanowi zarzucali, jak i mi te same zarzuty stawiają. Niektóre są absurdalne, niektóre w ogóle tyczą się radnym. To znaczy, to jest zarzut skierowany do radnych, a nie do starosty, że rada nie potrafi wybrać zarządu, to nie jest zarzut do starosty, to jest zarzut do radnych. Starosta przedkładał wszystkich kandydatów możliwych, których uważał, że będą dobrze. Jeżeli, skoro nikt nie pasuje, to znaczy, że coś z radą jest nie tak. Także zarzut do rady. Nie ten adres. Pomylili się po prostu autorzy wniosku. Panie przewodniczący, właśnie złożyliście kolejny wniosek o odwołanie starosty Widłaka i całego zarządu powiatu. Dlaczego? Kolejne głosowania przynosiły wynik negatywny. Wy dalej próbujecie. No bo dlatego, że ciągle nie zmieniła się nasza ocena pracy pana Artura Widłaka na stanowisku z starosty powiatu. Ciągle mamy te same złe, negatywne nastawienie, negatywną ocenę pracy zarządu. No ale zarzucać mu to, że nie chodzi na imprezy, tylko wytypuje innych członków zarządu. Przecież każdy starosta nie jest w stanie być obecny na wszystkich imprezach. I tutaj nie było stwierdzone, że on nie chodzi i tylko wytypuje, tylko dlatego, że on jako przedstawiciel tak naprawdę nie angażuje się w te. Tylko ja sobie nie potrafię przypomnieć takiego na przykład weekendowego imprezy tak zwanej państwowej, na której pan starosta był. A wydaje mi się, że to przede wszystkim on powinien być, a później członkowie zarządu. Pod wnioskiem podpisali się radni Platformy Obywatelskiej i Mniejszości Niemieckiej. Czy tym razem wystarczy wam głosów, żeby odwołać starostę? Dotychczasowe doświadczenia są negatywne w tej materii. Wie pan co, każdy radny, tutaj jak jest 21 radnych Rady Powiatu, każdy podejmuje tę decyzję samodzielnie, więc to, że podpisało się 13 radnych pod wnioskiem, to wcale nie oznacza, że cała 13 musi się, może być może za miesiąc, bo głosowanie za miesiąc, być może coś zmieni zdanie, powie, że akurat zarzuty, które są stawiane panu staroście, są na przykład no, nieuzasadnione, albo zmieni, po prostu ma zdanie, tak? Każdy radny ma do tego prawo po prostu, tak? Może ktoś z innych, ktoś już się nie podpisał, może też również zmieni zdanie, jednak się na przykład poprze ten wniosek w głosowaniu tajnym. To są zupełnie dwie różne sprawy. Rozumiem, że po ewentualnym odwołaniu starosty Widłaka nowym starostą ma zostać członkini Platformy Obywatelskiej pani Małgorzata Tudaj, a jej zastępcą były starosta Józef Gisman. No na razie nic więcej pana tego nie powiem, to pan powiedział, ja nic więcej. Ale dementuje pan, tak? Te doniesienia? Przecież to już od kilku dni krąży oficjalnie w sferze publicznej. Oficjalnie? A na podstawie czego pan twierdzi, że to jest oficjalne stanowisko? Bo ja o oficjalnym stanowisku nie wiem. Być może są to jakieś domysły, kuluarowe jakieś tam Ale pytania. Ale Sąd Powiatowych potwierdził to na naszej antenie, że taki jest plan. Pan Andrzej Kopeć. To pan wybaczy, ale po prostu być może umknęła mi gdzieś ta informacja, gdzieś z zewnątrz, być może nie usłyszałem. Być może jeżeli on to potwierdził, no to takie są być może Platformy Obywatelskiej i Mniejszości Niemieckiej ustalenia. Być może pan nie uczestniczył w tych ustaleniach? Tak, ale ja nie jestem przedstawicielem tego, znaczy jestem przedstawicielem tak naprawdę, jestem tylko szeregowym członkiem Platformy Obywatelskiej i wydaje mi się, że tutaj pierwszeństwo wypowiedzi powinien mieć przewodniczący, pełniący obowiązki przewodniczącego Platformy Obywatelskiej. Jeżeli tak stwierdził, no to ja się też pod tym podpisuję, pod warunkiem, że on tak stwierdził oczywiście.